Blackbird singing in the dead of night. Boom, doo, doo, boom, doo, doo. Take these broken wings and learn to fly. Boom, doo, boom, doo, for your life. Boom, doo, doo, boom, doo, you will hold late. Wydarzenia Wiosny Ludów z 1848 roku spowodował rozbudzenie polskich nadziei niepodległościowych we wszystkich trzech zaborach. Wojna krymska, która trwała w latach 1854-1855, będąca konfliktem między starającą się poszerzyć swoje wpływy kosztem Turcji Rosją, a Anglią Francją i Królestwem Sardynii, pokazała, że Rosjan można pokonywać i ukazała słabości carskiej machiny wojennej. W całej Europie nie milkły ruchy wolnościowe, takim była m.in. wojna o niepodległość Włoch w 1859 roku, gdzie wojska Piemontu z pomocą Francji pokonały wojska austriackie i przyczyniły się do stopniowego zjednoczenia i uniezależnienia się ziem włoskich. Wydarzenia te nie pozostały bez wpływu na wybuch powstania styczniowego w Polsce. Bezpośrednią przyczyną powstania były represje spowodowane manifestacjami patriotycznymi oraz związana z tym przymusowa branka do armii rosyjskiej. Narodowy Komitet, obecnie jedyny legalny rząd, twój narodowy, wzywa cię na pole walki, już ostatnie. Dobrem boskim jest wolność, a wygraną będzie ocalenie duszy narodu. Jeśli przegramy, rzeką i naszej popłyną inni ku wolności. W głębokości utrapienia naszego, jako męczennik dręczony torturami, jako Chrystus na krzyżu, wołamy do Ciebie Boże, któryś wywiódł lud Twój z niewoli egipskiej i zwrócił mu ziemię świętą. Wzbudź zmartwych ojczyznę naszą, wróć nam wolność naszą, oświeć męże ojczyzny naszej, Matko Boska, Królowo Polski i wszyscy święci, bawcie ojczyznę naszą, módlcie się za nami. Od niewoli moskiewskiej wybaw nas, Panie. Formacje powstańcze zawiązywały się na terenie całego zaboru rosyjskiego w utrudnionych konspiracyjnych warunkach. Wojna ta miała charakter wojny podjazdowej i partyzanckiej. Wstępowały w szeregi powstańcze niewielkie formacje zagraniczne. Nie brakowało Włochów, Francuzów, Węgrów, samych Rosjan oraz polskich dezerterów z armii rosyjskiej. Powstańcy, mimo że byli słabo wyszkoleni i słabo uzbrojeni, zadali Rosjanom duże straty. Stoczono ponad 1000 bitew i potyczek. Między innymi pod Grochowiskami, Miechowem, Żyżynem oraz Węgrowem. Właśnie odbyła się piąta inscenizacja walk z okresu powstania styczniowego, zorganizowana przez Muzeum Wsi Radomskiej i Radomską Grupę Rekonstrukcji Historycznej. Tegoroczna inscenizacja nosiła tytuł Za wolność waszą i naszą. Odtwarzała i pokazywała ona walki, jakie były toczone podczas powstania styczniowego na terenie ziemi radomskiej. Zarówno te bitwy zwycięskie, jak i te potyczki przegrane. Były pokazywane bitwy dzisiaj, bitwy z terenu ziemi radomskiej pod Kowalą, pod Wirem, pod Grzybową Górą i oczywiście potyczka w Wiedni Letnisko, gdzie oddział kapitana Figiettiego rozbroił rotę piechoty rosyjskiej. Ja w tej inscenizacji pełniłem w dniu dzisiejszym rolę kapelana wojsk powstańczych. Zresztą jestem tutaj po raz piąty od początku i praktycznie co roku odgrywałem różne role, i konno, i na piechotę. Jest to fajna rzecz, fajna zabawa edukacyjna. Wciągam to powoli też własnego syna. I 51. Drużyna Harcerzy Żuławów imienia Signi 1863. Jesteśmy taką drużyną harcerską, która kultywuje tradycję powstania styczniowego. Mamy to i w nazwie, i staramy się właśnie pracować z bohaterem drużyny. Wychowujemy pokolenia młodych ludzi, przede wszystkim ucząc właśnie patriotyzmu,
ucząc historii Polski, akurat na tym konkretnie przypadku, czyli powstaniu styczniowym. Można powiedzieć, że drużyna została w zasadzie założona przeze mnie wiele lat temu. Były to lata 80-85 bodajże rok. Najpierw miał numer 50, potem 51 i przez cały czas w zasadzie kręciliśmy się koło tego powstania styczniowego, odwiedzając na obozach, biwakach, szlakach różnych wędrówek, miejsca właśnie walk powstania styczniowego. No i przez cały czas jakoś myślałem, żeby jakoś bardziej to im przybliżyć, czyli żeby powiedzmy może kiedyś się uda stworzyć właśnie taką grupę rekonstrukcyjną i bardziej jakoś unaocznić młodym ludziom te realia, o których tam się gdzieś uczą z książek, czy tam na lekcjach historii. No po prostu są to rzeczy martwe. Tutaj jednak staramy się pracować często z żywą komendą powstańczą, z żywymi sygnałami powstańczymi. No w tym roku akurat nie było trąbki, ale mamy trębacza, który trąbi oryginalne sygnały z powstania styczniowego. Ja zbieram od wielu lat w ogóle wszelkie pamiątki z okresu powstania styczniowego. Mam i biżuterię patriotyczną, i damską, i męską, i kokardy z czapek, i broń, która uczestniczyła dzisiaj w rekonstrukcji historycznej. Jest to też broń oryginalna, oprócz czterech czy tam pięciu sztuk. A tak to mam około, znaczy mam w zbiorze około 17 sztuk broni palnej starej, długiej, oprócz tego krótka broń i szable oczywiście, jakieś tam bagnety. Są to wszystko rzeczy epokowe. No i po iluś latach, powiedzmy po tych 150 latach dalej sprawne, no i dalej uczestniczą powiedzmy w jakichś epizodach związanych z powstaniem styczniowym. Jeśli chodzi o pracę z młodzieżą, to znaczy jest to coraz cięższe, bo porównując na przykład okres ten, który, znaczy ja powiedzmy z mojej takiej młodości, jak miałem tam 20 parę lat, no może miałem trochę więcej sił, więcej czasu temu poświęcałem, no ale teraz mam swojego następcę drużynowego, no oczywiście wspieram go też, ale widzę, że jednak ta młodzież jest różna od tamtej, ona jest jakoś bardziej wychowana przez ten internet, przez jakieś głupie filmy bez wartości. Znaczy nie czyta książek w ogóle, nie jest to młodzież jakaś, znaczy z rozbudzoną wyobraźnią. I nam jako wychowawcom, instruktorom powiedzmy harcerskim, ciężko jest tych młodych ludzi jakoś przekonać, no bo niestety jesteśmy sami. Nawet kadra nauczycielska w szkołach też jest niewyedukowana. Też znaczy nie potrafi pracować z tą młodzieżą, bo na przykład z nimi jemy, śpimy, powiedzmy jeździmy na obozy i tak dalej. A tutaj jest no coś takiego, że praktycznie nikt nas nie wspiera. Znaczy, nie ma takiego jednolitego frontu, jak na przykład jak było to przed wojną, prawda? Że był jedyny front ogólny, patriotyczny, narodowy, prawda? I pewne wartości polskie, patriotyczne nie były podważane. Dzisiaj po prostu pluje się na wartości, pluje się na Polskę, pluje się na historię. A my z tym jako drużyna walczymy, powiedzmy. Chcemy właśnie, znaczy nie jesteśmy powiedzmy za zbytnim odbranzawianiem niektórych postaci, bo jednak naród musi mieć jakieś wzorce, musi powiedzmy jednak w coś wierzyć. Wiadomo, każdy był człowiekiem, każdy miał jakieś potknięcia i te, znaczy te potknięcia powiedzmy nie muszą być szczególnie wypunktowane, bo często tak książę Józef Poniatowski czy Ciuszko, byli to owszem, byli to ludzie, którzy popełniali błędy, ale przede wszystkim też w odpowiednich sytuacjach potrafili się zachować. I my powiedzmy, jeżeli robimy cokolwiek, no pewnie, że nie robimy z tego bajki, ale znaczy robimy realia, ale staramy się właśnie, żeby pewne rzeczy pokazać w świetle rzeczywistym, nieprzekłamanym, ale żeby ten młody człowiek miał w co wierzyć. Żeby jednak to były sprawy takie no ideologicznie czyste i takie romantyczne, patriotyczne. Na przykład jeśli chodzi o rekonstrukcję, bym bardziej poszedł nie tylko w sceny jakieś tam bitewne, ale właśnie w sceny takie typowe, pokazujące na przykład obyczajowość XIX wieku. Czyli powiedzmy, jak co powstańcy robili w obozie, jak się zachowywali, jakie pieśni śpiewali, jak powiedzmy wyglądała nauka strzelania, o czym rozmawiali, jak oficerowie często tych ludzi, wziętych czasem i siłą do wojska spośród chłopów, jak ich uczyli pewnych właśnie wartości patriotycznych. No inaczej, no taki po prostu pokazać powstanie od strony kuchni, nie tylko od huku i wystrzałów, tylko powiedzmy jakiś wjazd do dworu, rozmowa z dziedzicem, prawda? Znaczy no cały nastrój taki patriotyczny, znaczy no tej Polski właśnie, tej szlacheckiej, tego ostatniego powstania szlacheckiego, bo nawet Marx czy Engels powiedział właśnie, że powstanie styczniowe było ostatnim powstaniem szlacheckim w Polsce, nie?
Więc chciałbym właśnie to pokazać właśnie, tak mówię, od takiej strony nie tylko rekonstrukcyjnej właśnie, takiej nawet, to powiedzmy, jak oni siedzieli tam, jakaś poranna modlitwa, dajmy na to, prawda, powstaniu. Znaczy, czytałem wiele pamiętników na ten temat i miałbym wiele właśnie pomysłów na jakiś taki ciekawie zrealizowany właśnie, mówię, film, taka jak gdyby opowieść jakiegoś wiarusa, który powiedzmy mówi coś i wtedy wyświetla się film, prawda? Tak by powiedzmy opowiadał swojemu wnukowi. Tak, żeby to, myślę, że to by była najfajniejsza forma opowieści właśnie o powstaniu. Z tym, że ja też zwracam uwagę na każdy szczegół praktycznie. Jeżeli mamy mundury, one są zrekonstruowane wiernie. Jeżeli miał być sztuczny baranek, jest to sztuczny baranek. Jeżeli guzik był na przykład alpakowy, czy z jakiegoś brązu, powiedzmy takiego czerwonego, jest to właśnie ten metal czy ten materiał. Także też właśnie staram się, nie robić jakiejś takiej byle jakości, a jakość to będzie, tylko lepiej mniej, a dokładnie w każdym szczególe. Głoszono hasła narodowe, postępowo socjalne oraz uwłaszczeniowe chłopów, chcąc zachęcić ich do pomocy i do udziału w powstaniu. Nie udało się to jednak, gdyż Rosjanie nosili się z podobnymi hasłami i podburzali ich przeciwko samym powstańcom, co miało bardzo istotne konsekwencje dla tego typu prowadzenia walk. Powstanie styczniowe miało rację bytu tylko wtedy, gdyby nadeszła znaczna pomoc z Zachodu. Konsekwencje upadku powstania były tragiczne. Wielu przywódców i uczestników powieszono na szubienicach. Gro ich wywieziono na Sybir. Duża część wyemigrowała, nasiliły się represje oraz nastąpiła bezwzględna rusyfikacja. Koniunki zazwyczaj, dzwonki piśni kazaków. Wsia stanica w путь далекий, провожает молодцов. Эй, 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 и всех ветров вольнее, и всех ветров быстрее, на лошади верхом. Do wyróżniających się jednostek armii rosyjskiej należeli niewątpliwie kozacy, waleczni jeźdźcy o nieprzeciętnych umiejętnościach jazdy konno. Wywodzili się oni z południowych stepów Imperium Rosyjskiego oraz Kaukazu. Najliczniejszą ich grupę stanowili tzw. kozacy dońscy. Byli doskonałymi zwiadowcami, siali popół w oddziałach powstańczych oraz sławili się niechlubnie akcjami pacyfikacyjnymi na terenie całego zaboru rosyjskiego. MKJ Cwał Radom, czyli Międzyszkolny Klub Jeździecki Cwał. Skąd tu jesteśmy? Nie jesteśmy typową grupą rekonstrukcji historycznej. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, pasjonatami, którzy zajmujemy się sportem jeździeckim. W nasz skład wchodzą instruktorzy, ludzie, którzy pracują przy koniach, którzy się nimi zajmują, ale którzy tylko się z nimi spotykają dla własnej przyjemności, dla własnej jazdy, dla obcowania z tymi zwierzętami. Nasza pasja zrodziła się od kilku lat, kiedy zostaliśmy zaproszeni do wykonywania rekonstrukcji historycznych. Co roku w nich bierzemy udział. Mam nadzieję, że ten udział się wszystkim podoba. Troszeczkę tutaj nas w to ściągnął oczywiście pan Przemysław Bednarczyk, który zaproponował nam tą współpracę. Po pierwszym roku na tyle nam się to spodobało, że kontynuujemy i coraz chętniej bierzemy udział w tego typu zabawach. Tak jak powiedziałem, pracujemy na co dzień normalnie, nie jest to nasza formacja zarobkowa. Praktycznie przygotowujemy się do tych epizodów w kilka dni przed, nie mamy możliwości trenowania, stroje mamy wypożyczone. Wszystko jest troszeczkę może na hura, na szybko, ale bardzo dobrze się tym wszystkim bawimy i zapraszamy do oglądania naszych rekonstrukcji kozaków, aczkolwiek chciałbym zaznaczyć, my też jesteśmy Polakami. Jeżeli chodzi o nasze działanie rekonstrukcji historycznej, nie ma innych rekonstrukcji niż Radom. Tak jak powiedziałem, nie jesteśmy grupą rekonstrukcyjną. Nigdy jeszcze nie mieliśmy propozycji wyjazdowych
No, może mieliśmy, nie korzystaliśmy, ponieważ na co dzień zajmujemy się innymi sprawami, mamy ograniczony czas działania. Bardzo miło spędzamy czas tutaj w Radomiu na rekonstrukcji styczniowych, na rekonstrukcjach sierpniowych, bolszewickich, gdzie też bierzemy udział. Być może rozszerzymy naszą działalność. Komendant Szwadronu Ziemi Kozienickiej w barwach 22 Pułku Łanów Podkarpackich imienia majora Jerzego Sas-Jaworskiego. 4 lata temu wraz z grupą pasjonatów koni stworzyliśmy ochotniczy oddział ochotniczej kawalerii, który działa w Garbatce w województwie mazowieckim. Rekonstruujemy przede wszystkim kawalerię II Rzeczpospolitej, tak zwaną wrześniową, ale również z czasem zaczęliśmy za namową kolegi Bednarczyka rekonstruować kawalerię z 20 roku, z czasów wojny polsko-rosyjskiej i kawalerię powstańczą Powstania Styczniowego. Jesteśmy oddziałem ochotniczej kawalerii. Przede wszystkim występujemy konno. Jest to grupa pasjonatów, miłośników koni. To dla każdego jest koń, to jest podstawa, umiłowanie, tradycje też. W naszym rejonie było wiele bitew i odbywały się powstania, dlatego pole do popisu mamy duże, jest zapotrzebowanie na tego rodzaju działalność. Uczestniczymy również w oprawach, orszakach ślubnych, w obrzędach kościelnych, niepodległościowych. Zasadą używania nazwy danego pułku kawalerii jest, jako że nie było w naszym rejonie, nie stacjonował żaden pułk kawalerii, otrzymaliśmy prawo do używania nazwy 22 Pułku Łanów od byłego kawalerzysty majora Jerzego Sas-Jaworskiego, który walczył w tym pułku. Był naszym honorowym szefem, niestety od 3 tygodni jest naszym patronem, gdyż zmarł w wieku 88 lat. On nas prowadził, dopomógł nam w wyszukiwaniu materiałów, a również postawił pewne żelazne zasady, których musimy się trzymać, które nas kierują, gdyż musi to być odwzorowywane zgodnie z historią. Nie ma tutaj prawa na samowolkę, tak jak dzisiaj to jest, wiadomo, była to wojna powstańcza, czyli to umundurowanie było różne, jest tutaj łatwiej, ale jeżeli chodzi o kawalerię wrześniową, to reguły są żelazne i nie ma od nich odstępstwa. Wypastowane lśniące buty, wyprasowany mundur, pozapinane wszystkie guziki, żadnych mankamentów. Jak mówił zawsze nasz patron, kawalerzysta to był wzór żołnierza i obywatela. Zresztą no to była elita wojska w II Rzeczpospolitej, najbardziej malownicze wojsko, dlatego no taki, miało takie wzięcie i tak się podobało. Taki, zresztą w ogóle no, koń jest wspaniałym zwierzęciem, budzi zachwyt i to do dzisiaj to funkcjonuje w naszym narodzie, to się podoba wszystkim. Akurat jeżeli chodzi o Powstanie Styczniowe, to tylko tutaj w Radomiu. Bardziej więcej właśnie uczestniczymy w imprezach typu kampania wrześniowa, czy 20 rok wojna polsko-rosyjska. Impreza jest wspaniała, to no, do tego potrzeba pasji. To nie trzeba się ukrywać, że to jest hobby, bo utrzymanie konia kosztuje, a jeszcze wyposażenie ułana i konia to jest bardzo kosztowne. Wiadomo, robi się to sukcesywnie, nie da rady od razu wyposażyć całego oddziału. Co tydzień wyruszamy gdzieś ciągle, to są niektóre żelazne imprezy, jak tutaj w Radomiu mamy 3 imprezy. No i wszystko, co z tym jest związane, to praktycznie w naszym regionie żadna taka impreza niepodległościowa nie może się obyć bez udziału kawalerii. Tak zwany typ grotgerowski to oznaczenie szczególnego rodzaju walecznego patriotyzmu pełnego tragizmu. W ubiorze powstańczym dominowały utrwalone już dawniej elementy polskiego ubioru. Rogatywki z kokardami, kepi, srebrne orły, krzywe szable, buty jeździeckie i rycerskie pasy, za które zatykano skałkowe pistolety i rewolwery. Dominowała jednak zdobyczna broń kapiszonowa. Na pola bitew wkraczają też cywilne stroje, takie jak popularne czamary, tataratki czy szamerowane kurty. Wracają racławickie kosy, używane jako broń piechoty liniowej. Była w tym powstaniu, zrywie,
Dowolność i improwizacja podszyta nutą egzotyki dzięki udziałowi sympatyzujących z powstańcami cudzoziemców, zwłaszcza formacji żławów z arabskimi fezami, workowatymi spodniami oraz orientalnymi koftami. Na tle regularnej piechoty armii rosyjskiej wyróżniali się żołnierze specjalnych formacji strzelców wyborowych, zwanych jegrami, wywodzący się często z byłych myśliwych. Mieli oni głównie zadania rozpoznawcze. Zainteresowanie powstaniem styczniowym wynika stąd, że mój pradziadek walczył w powstaniu styczniowym w Małogoszczu. Pod Małogoszczem posiadał dworek i był wcielony do armii powstańczej. Po upadku powstania dwór został skonfiskowany, rodzina rozpędzona na wiadomo. Pradziadek został skazany na śmierć, ale później ułaskawili go i został skazany na dożywocie, na katorgę, na zsyłkę na Sybir, ale ukrywał się przez 2 lata w lesie i po prostu się przeziębił i zmarł. Grupa nasza liczy kilkanaście osób, bo to się zmienia, troszkę odchodzą jedni do wojska, powiedzmy na studia i tak dalej, ale generalnie jest to kilkanaście osób. Mamy na wyposażeniu armaty. Są to armaty odprzodowe, czarnoprochowe. Strzelamy petardami, żeby było bezpieczniej. O, właśnie słychać było. Reprezentuję naszą grupę rekonstrukcyjną. Jest to grupa w przypadku Radomia, powstanie styczniowe. Natomiast odtwarzamy również powstanie kościuszkowskie, a przede wszystkim XVII wiek. W XVII wieku to już tak dajemy do oporu. W Radomiu jesteśmy od pierwszej imprezy do tej właśnie dzisiejszej. Na przyszłość zamierzamy jeszcze powiększyć swoją działalność. Jeździmy po całym kraju, tak jak powiedziałem. A nawet za granicę też Ukraina, powiedzmy, na obronę tam pod Chocim, Kamieniec Podolski, też nasi członkowie jeżdżą. Posiadam kolekcję starej broni palnej, siecznej, czyli białej broni i to takiej XVII-wiecznej, całkiem niezłe. O, powstanie styczniowe, no, dobre było, ale cóż, nie wyszło. Zachodni ci sprzymierzeńcy jak zwykle zapewniali nas o pomocy i jak zwykle tej pomocy nie dali ani wcześniej, ani teraz, ani nigdy nam nie dadzą. Jestem Zarońska, dawniejsza gmina Kowala, gdzie tutaj aspekt historyczny był odegrany właśnie na tej inscenizacji. I jest to bardzo ważny akcent w moim życiorysie, ponieważ dotyczył on również mojej rodziny, mojego ojca, moich przodków, moich dziadków. Stąd moje zainteresowania historyczne. W ogóle jestem pasjonatem historii i tak jak Piłsudski mawiał, kto nie zna przeszłości, nie ma prawa do przyszłości, więc chciałbym, aby ta historia w jakiś sposób została zauważona. Dobrze by było, żeby tą historię zauważyło jak najwięcej młodych ludzi, ponieważ jest to pewien obraz historyczny, który przedstawia naszą narodową tożsamość. Cieszy to, że takie grupy właśnie powstają, jak nasza, które tworzą piękne inscenizacje plenerowe i jest to bardzo ciekawy aspekt historyczny, jak również dobry i bardzo przyjemny czas spełniony, wypełniony dobrą historyczną pasją, która ma swoje uroki w plenerze. Więc tutaj bardzo dobrze rozwija się jeszcze grupa z ośrodków jeździeckich, która tworzy taką rewę kawaleryjską. Więc te ośrodki są tutaj bardzo mocne na terenie radomskim, jak również w okolicach Radomia, gdzie właśnie całe powstanie jak gdyby rozpoczynało się w tych okolicach utworzone przez Langiewicza i Czachowskiego. No, na tym terenie bardzo mocno były rozwinięte te ośrodki armii powstańczej, więc
tutaj dobrze, że odbywa się w tych okolicach, na tych terenach, gdzie właśnie tworzył Langiewicz i Czachowski, i wtedy jest bardzo wierna jak gdyby rekonstrukcja odtworzonych tutaj zdarzeń, które miały miejsce w tych stronach i w tych okolicach. I cieszy to bardzo, bo jest to akcent bardzo miły, bardzo przyjemny i bardzo budujący na przyszłość dla młodzieży. Jest to doskonała lekcja historii w plenerze. Chcielibyśmy, aby tego typu imprezy odbywały się częściej i coraz szerzej przybierały jak gdyby na rozwoju, rozmachu. Będzie to bardzo, bardzo dobry akcent podkreślenia naszego patriotyzmu do naszej ojczyzny, do naszej tożsamości narodowej. Jestem oficerem szkoleniowym 11 Pułku Ułanów Legionowych. Jest to stowarzyszenie powstałe w latach 80. celem kultywowania tradycji kawalerii polskiej. Również zajmuje się rekonstrukcjami historycznymi, których zasadniczym celem jest ukazanie historii Polski w tym prawdziwym przebiegu, czyli przy pomocy różnego rodzaju rekonstrukcji bitew, potyczek, działań bojowych, szkoleń i innych działań, które mają za cel pokazanie tej prawdziwej historii Polski poprzez historię wojskowości. W grupie głównym zadaniem, które sobie postawiliśmy, jest wierne rekonstruowanie tego wszystkiego, co nas spotykało w historii. W związku z tym dość duża dbałość o szczegóły i kozacy to są kozacy, a nie przewierańcy. Nawet strzelcy konni są oparci o tych strzelców konnych, których używali Rosjanie aż do reformy armii w końcówce XIX wieku. W dzisiejszej rekonstrukcji wzięły udział stowarzyszenia z Białegostoku, Ostrołęki, ze Słupna, z Warszawy, jak również młodzież z rejonu Radzymina. To są licealiści, którzy jako kadeci biorą udział w szkoleniach. Ja jestem starym żołnierzem, tym, który służył w Ludowym Wojsku Polskim z całą świadomością, oglądał wiele różnych rzeczy związanych z zafałszowaniami historii również. Doszedłem do wniosku, że tą swoją daninę społeczeństwu powinienem może w ten sposób spłacić. Robię rekonstrukcję broni. I między innymi staram się też, tak jak i w działaniach rekonstrukcyjnych, jeśli chodzi o rekonstrukcję bitew, jak najwierniej rekonstruować broń, która była używana. Konkretnie chodzi o białą broń, czyli szable, różnego rodzaju miecze, sztylety, lance i inne rzeczy tego typu. To druga rekonstrukcja powstania styczniowego w Węgrowie. Taka większa rekonstrukcja to było Austerlitz 2005. No oczywiście 11 pułk też tam był. Okiem krwawą łzą zwilżonem, komu jeszcze łez zostało, idźmy wolność zdobyć zgonem, idźmy zgon nasz okryć chwałą. W przód, nim kula pierś przewierci, nim z żył krwi strumienie bryzną, ci, co idą szukać śmierci, pozdrawiają cię, ojczyzno. My się śmierci nie ustraszym, bo nam tęskno za mogiłą, niech zginiemy, byle naszym dzieciom po nas lepiej było. Z naszych ciał i krwi topieli, bądź im Polsko w wolność żyzną. Ci, co umrzeć zapragnęli, pozdrawiają cię, ojczyzno.